Dobrego dnia! Dzisiaj opowiem wam historię o klasie 5C, która przyjechała w Bieszczady. Ich kierowca Krzysztof poszedł do lasu po drewno, żeby rozpalić ognisko. No i drewna nie przywiózł. Spalili, chyba że tu już ognisko się pali. Dzieciaki po 2 godzinach zmartwiły się, co jest stało z panem Krzysztofem. Wylazły z kampera, wywalając drzwi z buta, jak widać. No i zauważyły krwawe ślady. A co to oznacza? To oznacza to, że pan Krzysztof upuścił pół litra na nogę. Zapewne. Dlatego zmartwiły się, że pan Krzysztof na kacu nie może sobie sam poradzić. Więc poszły go szukać. I dzisiaj przedstawimy wam historię 3 mężnych dzieciaków, które szukają pana Krzysztofa w jaskini, w której czai się zło. A ze mną jest dzisiaj szwagier... Nie zatrzymuj, jest dobrze z tego, mam nadzieję, że jeszcze nie zatrzymałeś. Dobra, pan Licho. Nie. Dobra, po śmiechu ja jestem szwagiem. A dzisiaj ze mną jest pan Fantim i pan Mocolaki. Witam serdecznie. Witam. Dobra. No to czajcie, no to powiedzmy, że... nie męczy. No, to dobra, 10 łapek w górę to Sebeusz magicznie o zdrowie. A 30 są... O Jezu, co jest stało? Na nagrywki komuś nie bałem. Przepraszam, jeżeli tak. Kwiatusz, biłeś tam na nagrywki? Tak. Kwiatusz, dlaczego? Powiem ci szczerze, od 2 godzin ustawiamy nagrywania, a ty teraz idealnie wbijesz, jak się udało wszystko, nie? Przepraszam. Dobra, wyszła perfekcyjnie. Czekaj, Kwiatusz, teraz z nami zostajesz do końca, jak już wbiłeś, czekaj. Będziesz lektorem. Tak, poczekaj, udostępnij Piotra, żebyś się bał Dobra, Seba, dobra, Seba, zatrzymaj nagrywanie, musimy od początku zacząć.